Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cage i w tym filmie pokażę Wam, jak zainstalować Toomany Items na wersję 1.6.1. Teraz się te modyfikacje trochę inaczej instaluje niż kiedyś, trochę bardzo inaczej. I tak, na początek wchodzimy sobie w nasz, tam gdzie mamy Minecrafta, procent, app, data, procent. I wchodzimy tutaj w .minecraft i kiedyś wchodziliśmy w bin. Teraz musimy wejść w version. I tu mamy swój nasz Minecraft 1.6.1. Przed tym, jak to weszliśmy tutaj, musimy oczywiście wejść pierwszy raz w Minecrafta, ale raczej każdy pierw grał na zwykłej wersji, a dopiero później mody zacznie instalować. No więc tak o. Wchodzimy sobie tutaj i nie, na początek tak o. Stwórzmy tutaj folder, na przykład 1.6.1. O. I na przykład podpiszmy go mody. No, mamy taki folder, on jest tu pusty na razie. I tak, wchodzimy tu, kopiujemy tu to i wchodzimy tu. Wklejamy tutaj. Tak, z tego go skopiowałem i wkleiłem tutaj. I tak, ten plik, ten na dole, nie będziecie mieli w notatniku zrobiony. Będziecie musieli dać otwórz za pomocą albo właściwości i tutaj zmień. I ustawić sobie tutaj notatnik i zastosować. No i tak, wchodzimy w ten plik i tutaj gdzie mamy ID 1.6 musimy dać spację i wpisać tą swoją nazwę. My od, na przykład w moim przypadku to są mody. I dać zapisz. Zapisujemy. I te wszystkie nazwy w każdym tym trzeba tak samo zmienić. Mody. Tutaj mody. Tak. No i już mamy zrobiony taką podstawę podstawę Minecrafta na mody i teraz tylko wystarczy ściągnąć danego moda, poczekajmy chwilkę i ściągniemy Toomany Items, tak, pobierzmy, tu się pobierze i tak, wejdźmy tutaj w ten nasz ten, otwórzmy mody, usuńmy oczywiście meta.inf. Usuń plik, tak, usunie się, pięknie, i teraz wchodzimy tu, włączamy Toomany Items, zmniejszmy troszkę, żebyśmy widzieli ten drugi, mody, tutaj to, o, i kopiujemy to wszystko albo przyciskiem Ctrl A, albo można też sobie jak chce, ale tutaj musimy zaznaczyć te dwie kropeczki, no i przeciągamy tutaj. Dajemy OK, to nam się wkopiuje i tak, to jeszcze nie wszystko, już mamy zainstalowane, ale teraz musimy wejść w naszego Minecrafta, bo muszę jeszcze raz uruchomić to, bo miałem to już uruchomione. Czekajcie, tu będzie przyciemnione, bo tu mam fuu na syfu na pulpicie. Jeszcze raz to uruchomię, bo to powinno się chyba jeszcze raz uruchomić, przynajmniej tak to pamiętam, chyba że źle pamiętam. No, o, teraz tak. No i tu, o, mamy to od razu tutaj. Nie wiem, jak to się robiło. No o, teraz mamy już. I tu możemy sobie dać, tak jak mówiłem, nazwę tą, na przykład 1.6.1 mody. I tu mamy teraz to. To sobie zaznaczamy, dajemy save profil. No i dajemy play. Oczywiście to jest premium Minecraft, ale już widziałem, że istnieje non-premium. Już ktoś tam właśnie kombinował, jak to zrobić non-premium, więc bawcie się sami, myślcie sami, jak to porobić. No i dajemy play, oczywiście ja dam play, bo żeby sprawdzić, jak to działa. Tak, no i tu mamy tą wersję, tu mamy mój hardcore. Może włączmy tą moją mapkę Escape'a, który był w poprzednim filmie i zobaczmy, czy mamy. O, mamy. Tylko coś teksturki się nie załadowały. A to nie wiem, może u mnie. Okej, lagi trochę. Czekajcie, gdzieś tu było nie to. O, creative. No i mamy. Nie wiem, dlaczego mi się teksturki nie załadowały. Naprawdę nie wiem. No i tu mamy wszystkie rzeczy. Mamy tak jak mówiłem, z koniami coś. Na przykład tu jest koń. Jak on miał tą teksturę? O, horse. No i tu możemy sobie go. Chyba o FPS-u będę miał teraz, ale. No i możemy sobie konie spawnować. I tak jak zawsze. Z czasem, gdy będą się pojawiać nowe modyfikacje, będę je oczywiście przedstawiał,
Tak samo raczej się będę instalować. Nie wiem, jakie te modyfikacje jeszcze się będą instalować, co z tymi. Na przykład tak jak, co na przykład dawaliśmy do folderu moc. Mam nadzieję tak samo jak kiedyś. No i tak to działa. Mamy tu menu items, te teksturki, to nie wiem o co chodzi, ale działa. No więc mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli pomogłem, zostaw łapkę w górę i nie wiem, dodaj do ulubionych, może ci się kiedyś przyda ten film. Zapraszam także na Facebooka i do subskrypcji oczywiście, do oglądania po prostu. No więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam na Facebooka i siemanko.